O, na co będą pieniądze? Proszę Państwa, to jest w ogóle jakiś dramat. Dzieci ochotników z Polski, najemników z Polski, którzy pod głupimi rządami tego, proszę Państwa, tego ich no, prawie gangstera założnego, tego dowódcy wojsk, zostali pozabijani, to proszę Państwa, my będziemy za te dzieci płacić. Będziemy im płacić, proszę Państwa, renty z naszych podatków. Morawiecki z Dudą zabiorą nam pieniądze i będą na te dzieci płacić. Najpierw zrobili im amnestię za to ewidentne przestępstwo. Proszę Państwa, no to jeszcze trzeba uchwalić renty dla dzieci tych wszystkich, którzy trafili do więzienia na długie wyroki. Takie długie, długie. To też trzeba po 2000 zł, proszę Państwa. 2000, nawet chyba ponad 2000. Jeden z nas przysłał to i powiedział: moja matka po 42 latach pracy ma mniejszą emeryturę. A tu proszę bardzo, dzieci przestępców generalnie, przez swoich pochopnych rodziców, dostaną od nas pieniądze. Niesamowite. Tu ani nie ma prawa, proszę Państwa, ani nie ma sprawiedliwości. Aż chciałoby się coś takiego powiedzieć, to skoro przecieracie tego typu szlaki prawne, to liczcie się z tym, że gdy wasza władza się skończy, ale jeszcze drugi warunek, i my dojdziemy do tej władzy, to rozważymy wprowadzenie takiego prawa, które pozbawi wasze dzieci, wasze matki i tak dalej, wszelkich pieniędzy. Proszę Państwa, to już się zaczyna państwo bezprawia. To już jest jakaś dzicz, jakiś dziki zachód, dosłownie. Robią, co chcą. A były pierwsze symptomy, jak ten Kamiński, to dziwne ułaskawienie dostał i tak dalej. Już były pierwsze symptomy.